porozmawiajmy teraz o przywództwie. Jak ty motywowałeś ludzi do tego, żeby im się chciało? Czy ja musiałem ich motywować? No ja myślę, że motywowaliśmy też wzajemnie się, ale mnie się chciało, im się chciało i to, że im się chciało, to mnie motywowało, to, że mnie się chciało, to ich motywowało. Więc jakby mieliśmy taki cel ogólny, tak? Ten cel może nas przerastał nawet w jakimś sensie, może do końca nie wierzyliśmy, ale ten motyw wśród tego gremium takiego kierowniczego Solidarności Walczącej, ja tam nie widzę ludzi jakby takich miałkich, o tak. Tam wszyscy mieli jakiś swój wyjątkowy charakter, wyjątkowe zalety nawet tam, czy to intelektualne, czy takie wolitywne, czy takie chęci, czy mieli umiejętności odpowiedniej pracy z innymi ludźmi, budzili zaufanie. No więc w jakimś sensie my się nawzajem tak tym przywództwem troszeczkę karmiliśmy, tak? Ja byłem ich przywódcą, ale oni dla mnie byli też jakimś wzorem, tak bym powiedział, tak? Ja się cieszyłem, że ja myślę sobie, cholera, no siedzimy całą noc, tak, gadamy, kłócimy się, tak, a on idzie do pracy potem. Bo ci ludzie nie pracowali dla pieniędzy, no, nie absolutnie. Pracowali dla prestiżu, nie pracowali dla stanowisk, ale mimo wszystko mieli wspólny cel. Tak, mieli poczucie takiej właśnie, jakby takiej, nawet to trzeba tak nazwać, tak jak się teraz współcześnie mówi, misji takiej pewnej, rozumiesz? Sukcesy, które osiągaliście w Solidarności Walczącej, motywowały ludzi pozytywnie? Czułeś, że wtedy jest taka pozytywna chemia i przybywa ludzi w organizacji? I porażki, kiedy się pojawiały, jak wyglądała motywacja ludzi do gigantycznego poświęcenia? No pamiętam, że były takie dwa momenty, na które musieliśmy jako odpowiedzieć. Jak się dowiedzieliśmy, że Klementowski sypie, a potem była fala taka aresztowań, a potem właśnie około 100 osób aresztowanych. No i to były ważne dla nas osoby. Bardzo ważne dla nas osoby to były. Ale ta organizacja działała mimo tego na zwolnionych obrotach, ale ponieważ była nie zinfiltrowana, to ci przeciwnicy nie wiedzieli, na jakich zasadach ta organizacja działa. Wpadkę zaliczył między innymi Wojtek Myślecki. No tak. I co się wtedy stało w organizacji? Czy motywacja wzrosła, czy spadła? Bo to była ewidentna porażka. Nie, no zawsze jakby te celne uderzenia SB w nas zawsze budziły nasz też no, i obawę, i strach, i w jakimś sensie byliśmy też przygnębieni tym. To jest oczywiste, tak? Ale potem to jest też odróżniało tą naszą organizację od innych struktur podziemnych, istotnie odróżniało, że jak ktoś potem był wypuszczony, tak? I jak ufaliśmy mu, to wcale nie był zwolniony z obowiązku, że on był rozpoznany, namierzony, a no dobrze, no to namierzyli cię, no to wiesz, to wiesz, że o tobie wiedzą, jak ty wiesz, że o tobie wiedzą, to musisz tylko bardziej uważać. Mhm. Rozumiesz, więc to była jakby taka struktura, która się jakby no, motywowała tak głębiej niż tylko tym, że ktoś wpadł, albo że kogoś nie było, ale też się męczyliśmy. Już nieżyjący tutaj Władek Sidorowicz między nami, tak, który był jakiś okres członkiem Rady Solidarności Walczącej, bo to był mój kolega i zdecydowaliśmy się go zaprosić. To był autorytet taki z lat 60. 78 roku i potem z Solidarności. No, i po pewnym czasie on zrezygnował z Rady, tak? I nie robił już z nami tego, tak? Także to i zmęczenie, i ten układ jakby takiej aktywności, on rzeczywiście, on tak zależał od tego, jakby no, tak dynamicznie bardzo się to zmieniało, ta sprawa Klementowskiego. Postanowiliśmy, jak odpowiedzieć na to. Jak odpowiedzieć, bo zdradził nas, w tym sensie, że on nie był agentem, ale w więzieniu sypał, tak? No to teraz byśmy powiedzieli, a to my go zamkniemy i damy mu tam wodę, chleb i każemy mu przez pół roku drukować, albo przez parę miesięcy, żeby odkupił to, co zrobił, tak? I mieliśmy tam plan go porwania i tak dalej, ale potem ten dół nam, bo to było na niskich łąkach, woda nam zalała. To już nie mieliśmy serca, żeby w tej wodzie go trzymać, tak? I tak się to rozmyło troszeczkę, ta sprawa Klementowskiego, ale na przykład była też sytuacja z Bełzem, który nie sypał w więzieniu, ale taką lojalkę podpisał.
I myśmy o tym się dowiedzieli. I to na Radzie Solidarności Walczącej wtedy publicznie on był i ta rada wykluczyła go z Rady Solidarności Walczącej. No to była przysięga, więc on, co by mu groziło, gdyby nas sypał, to on też nie wiedział, a my też nie mieliśmy takich sprecyzowanych pomysłów na to, no ale to tak wzajemnie się nie tylko podnosiliśmy, ale wzajemnie się dyscyplinowaliśmy też tak, tak w tym sensie. Że, no. A powiedz mi, jak to było z tym wyrokiem śmierci, który rzekomo na kogoś został wydany. On został wydany? Wyrok śmierci to ja nie pamiętam, żebyśmy wydali na kogoś. No bo tuśmy, tu nawet próbowaliśmy robić taki sąd, ale tu byliśmy bardzo ostrożni, bo nasze struktury były za słabe, żeby to do końca dobrze rozpoznać. Znaczy, znam różne wypadki, o których można mówić, że tam jakieś układy tam spowodowały to, że ktoś z nas zginął. Tam to były taki był kolega z nami, który jakoś współpracował i zrzucili go z takiej kładki. No nie wiem dlaczego zrzucili go z takiej kładki nad torami tutaj, on nie żył, tak? Potem było takich parę osób, które można podejrzewać, że przez to, że z nami współpracowały, straciły życie z takich czy innych powodów, tak? Ale żebyśmy my wydawali wyrok śmierci na kogoś, nie wykluczaliśmy tej walki nawet takiej zbrojnej czy wydawania wyroków, nie wykluczaliśmy tego, tak? To trochę właśnie nawet tonowało ten postęp jakby takiej no, agresji wzajemnej, taką jakby, że nie doszło do takiej konfrontacji właśnie militarnej czy takiej konfrontacji siłowej między przeciwnikami systemu a jego obrońcami. I tak jak patrzę z perspektywy tego, co się stało, no to zadziwiające, ale przecież ten Związek Sowiecki nie rozpadł się dlatego, że go ktoś pobił, że jakieś dywizje, nie rozumiem, że tam nie mówią, że gospodarczo upadł. Jakie tam upadł gospodarczo? Ten krach gospodarczy Związku Rosji czy Ukrainy był dużo większy potem, jak się rozpadł, niż przedtem. Więc w jakimś sensie ludzie, którzy kierowali tą rzeczywistością komunistyczną, doszli do wniosku, że ta idea komunizmu, że ta idea, której oni hołdowali, ona im no, niczego nie obiecuje. W Gdańsku mieliśmy do czynienia z trzema solidarnościami walczącymi. Czy one ze sobą współpracowały? Czy zespoły, które z jednej strony musiały być absolutnie zakonspirowane, żeby się nie wysypała cała organizacja, bo wpadło tylko 100 osób, czy one ze sobą w jakiś sposób współpracowały? To znaczy, to były też różne na ten temat nami spory, czy one mają współpracować, czy mają być. Często ci, którzy zakładali te oddziały, oni nie chcieli się łączyć z innymi, a często jedni mówili, że to jest ubecka struktura, rozumiesz, tak? I może i była, ja nie wiem, jak to było do końca. To bardzo trudno jest też teraz, no, wtedy było trudno, ale nawet do dzisiaj jest to trudno ocenić, tak? My ich na siłę nie pchaliśmy w ten układ terytorialny, czy tam układ, czy jakieś nowe elementy drukarskie, które, znaczy, tu się nie mówi, tu się mówi o drukarzach, mówi się o radiowcach, mówi się o kontrwywiadzie, ale taką masową strukturę organizacyjną tworzy kolportaż. Tworzy kolportaż i zwrotna informacja, bo my musieliśmy jednakże co tydzień wydawać tą gazetę, więc musieliśmy mieć źródła, musieliśmy mieć prasę oficjalną, nasłuchy radiowe, Radio Wolna Europa, gazety podziemne i tak dalej, i też źródła z miasta, z różnych oddziałów. Więc ten informacyjny układ, on tworzył się też na takiej bazie, jak ty dasz coś, to coś otrzymasz. Rozumiesz, że jak dasz gazetkę, no to jak tą gazetkę rozkolportujesz, no to i oni to wezmą, to oni ci tą informację jakąś tam dadzą, taką. Czy ta informacja będzie ci potrzebna, czy nie, no. Tworzyła się taka więź, taka wewnętrzna więź. I to więź nie tylko już osobowa, ale taka więź grupowa, w tym sensie, że nie tylko ja z tobą, ale my z wami, tak? Że my, którzy kolportujemy, z wami, którzy drukujecie. Jak na czas nam nie wydrukujecie, to nam się coś zawali. No to oni starali się na czas, tak? Największą jakby taką wartością to była taka regularność tej organizacji. Była właśnie organizacja. Była sprawność, nasza sprawność. Trochę z tego obrazu wynika, że Solidarność Walcząca była taką sumą grup, które powstawały, identyfikowały się z pewną naczelną wizją, z pewną strategią, z pewnym marzeniem
o wolnej Polsce. Tak? Czyli gdzieś w Pile powstało. O pokonaniu gdzieś, komunizmu. Tak, prawda? Też. Tak, pokonaniu komunizmu. I tych organizacji było coraz więcej. Jak one się między sobą komunikowały? Jak one między sobą wymieniały informacje? Czy była to komunikacja przez jakieś śluzy, przez ośrodek centralny, a może było to w ogóle zdywersyfikowane i cały system tej komunikacji? Znaczy, ja nie umiem tak do końca odpowiedzieć, jak ten system wygląda, bo sam nie wiem, ale ja dam Ci taki jeden przykład. No to oznacza, że to było naprawdę tak, dobrze zakonspirowane. Tak, znaczy, bo i koledzy mówią, że tak jak Andrzej Mys mówi, że my byliśmy tak jak Glon, że rosliśmy tam, gdzie można, ale dam Ci taki jeden przykład, bo to jest taki dla mnie zaskakujący, jak byłem już potem w Stanach, jak mnie wyrzucili i tam spotykam się z takim Stefek Burkhardt, spotykamy się z nim i on mówi, że on był w Solidarności Walczącej, a ja się go pytam, no słuchaj Stefek, ale z kim ty miałeś kontakt? A on mówi, no ja z nikim, no a po co ja miałem z kimś kontakt? Wy mnie się podobaliście, ja zacząłem robić to samo, podobne ulotki i ja to samo robiłem, co wy. Z nikim nie miałem kontaktu. No i jak wpadł, jak ta struktura wpadła, jak w końcu go wyjechał i tak dalej, no ale nikt nie wpadł. Mówi, po co mi jakiś kontakt? Weszła mi w rękę wasza działalność, w ucho, wasze ulotki, wasze gazetki, tak? I to mi się bardzo podobało. No i chciałem być Solidarnością Walczącą i robiłem Solidarność Walczącą w Stargardzie Szczecińskim.